Jesteśmy w pracowni litografii w Warszawie na Saskiej Kępie. W 1948 roku, jak Picasso przyjechał na kongres pokoju do Wrocławia, przyjechał do Warszawy na jeden dzień i właśnie odwiedził tą pracownię. Jest tu tablica poświęcona jego wizycie. To był taki pierwszy dom artystów i tu rzeźbiarze i artyści mieli swoje miejsce, była stołówka. Nazywam się Piotr Kasprzak, jestem artystą litografem. Zajmuję się litografią, która jest starą techniką graficzną, wynalezioną 200 lat temu w Bawarii. Jest to bardzo pracochłonna technika, oparta na druku, na kamieniach litograficznych, które mają właśnie tą właściwość, że daje się na nich rysować. Też starą techniką, która wykorzystywała naturalne materiały, papier czerpany z bawełny. Niektóre papiery mają w znaku wodnym symbol nieskończoności, co mówi, że ten papier nigdy nie będzie żółty. Farby litograficzne w litografii artystycznej są bezkwasowe. One też nie zmienią koloru. I tutaj jest przykład, ta jest z 90 roku, ta jest z 2018. Wyglądają tak samo, jak w dniu, kiedy zostały wykonane. To wszystko jest robione ręcznie i jest ograniczona możliwość powielania tego. Więc ja drukuję mniej więcej 10 albo 9 odbitek niepowtarzalnych. Litografia wydała mi się z najbardziej takich malarskich technik, gdzie można używać pędzla, tuszu, kredki. W zasadzie wszystkim można na kamieniu rysować, malować, a jednocześnie można drukować w kolorze. Przy dużym formacie jest taki element prawdy, sprawdzenia się. Litografia wymaga takiej dyscypliny, że w momencie, jak się zrobi rysunek, to już w zasadzie trzeba to kontynuować. I jeśli się coś nie podoba, albo coś zostało źle wydrukowane. Jeśli ja drukuję, nie wiem, 10 kolorów i jeden kolor po prostu się gdzieś tam rozmazał czy coś, to cała edycja jest do wyrzucenia. Potrzeba jakiejś takiej dyscypliny, takiej pokory względem materiału, farby, żeby nie popełnić błędu, bo jeden błąd może zniszczyć całą pracę. Mimo że robię to już prawie 50 lat, cały czas się uczę nowych rzeczy i odkrywam nowe rzeczy, bo to jest praca na kamieniu, który jest żywą jakąś taką, nie wiem, tkanką. To jest proces bardzo kreatywny, ale jednocześnie jest ta technika, z którą się trzeba oswoić. To nie jest takie proste, jak się wydaje, tylko ma w sobie dużo małych tajemnic. Tego typu techniki znikają i to w tempie ekspresowym. Takich pracowni w Polsce może jest dwie, a niedługo nie będzie żadnej, więc jest to trochę robienie litografii tej wielkości kolorowej, no to jest jak bycie dinozaurem. Historia litografii zaczyna się w roku 1798. Wtedy to Alois Senfender odkrył niezwykłe właściwości kamieni wapiennych wydobywanych w bawarskiej miejscowości Solinghofen. Można było na nich rysować, a utrwalony rysunek drukować. Metoda ta została nazwana litografią i przez cały XIX wiek była powszechną metodą druku. Gdy na początku XX wieku wynaleziono offset, litografia pozostała wyłącznie metodą druku artystycznego. Kamienie litograficzne można wykorzystywać wielokrotnie, służą latami. Po wydrukowaniu odbitek na prasie litograficznej, kamień powtórnie szlifujemy do gładkiej powierzchni. Wtedy można go użyć ponownie. Szlifowanie jest pracochłonne. Zmoczony kamień posypujemy korundem. Jest to twardy materiał ścierny. Kamień szlifujemy ciężkim lewigatorem. Zaczynamy szlifowanie od gruboziarnistego korundu, po kolei stosując coraz drobniejszą gradację. Uzyskujemy ponownie gładką, wypolerowaną powierzchnię kamienia. Teraz jest gotowy do następnego rysunku.
Rysunek na kamieniu powstaje przez zatłuszczenie przy użyciu litograficznych kredek i specjalnego tuszu. Kolejnym etapem jest utrwalanie rysunku. Zakwaszany kamień gumą arabską z odrobiną kwasu azotowego. Po dobie utrwalania przewozimy kamień na prasę litograficzną. Zmywamy kamień wodą z dodatkiem płynnego asfaltu, wzmacniając tym rysunek. Kamień jest gotów do nałożenia farby. Przy litografii barwnej należy przygotować farbę o pożądanym kolorze i właściwościach. Dodajemy również magnezjum i dodatkowe składniki, które zwiększają elastyczność farby. Gotową farbę nanosimy wałkiem litograficznym na mokry kamień. Po wysuszeniu kamienia nakładamy na niego papier litograficzny. Nakładamy warstwę makulatury i płytę z preszpanu. Natłuszczamy płytę dla lepszego przesuwu w prasie. Regulujemy nacisk prasy i rozpoczynamy drukowanie. Zdejmujemy odbitkę i zostawiamy do wyschnięcia. Na Wydziale Malarstwa to trzeba było wybrać specjalizację. Ja wybrałem ceramikę i litografię i przez pewien czas, dokładnie chyba przez 2 lata, uczyłem się ceramiki. Te formy powstawały bez jakiegoś przygotowania rysunku, a nawet szkicu. Po prostu brałem glinę i lepiłem. To było bardziej takie działanie spontaniczne, w przeciwieństwie do litografii, gdzie po prostu już nic nie można zmienić. Trochę to była taka zabawa, podróż po prostu w nieznane. I coś zaczynałem, coś nie wychodziło, zmieniałem, zaczynałem od nowa. To jest grupa form, które współpracują ze sobą i teraz wydzielanie każdej z nich no, trochę zmienia tą strukturę tego ceramicznego miasta, bo tak nazywa się ten projekt.